Cześć, znalazł się właśnie kolejny kreatywny pomysł na filmik Star Corbit. Mianowicie dużo osób, a raczej mało ma premium. Dużo nie ma, o to mi chodziło. No to bez premium to jednak trochę ciężko teraz w Dark Orbit cokolwiek zarobić, prawda? Bo premium to głównie mamy darmowe naprawy, szybciej się naprawiamy. Jeśli trochę nas tam uszkodzą, właśnie przez miny widzicie, gdybym miał premium, naprawiłbym się po 9 tysięcy, tak to tylko po 4,5. Rakiety się wystrzeliwują szybciej, darmowa naprawa peta, to można nawalać z tego kamikadze. No premium ma tyle zalet, że teraz bez premium to naprawdę dużo gorzej się w to gra. No ale wiem, że nie wszystkich stać na premium, albo nie każdy chce wydawać na tą grę jakiekolwiek pieniądze. Dlatego pokażę Wam parę sposobów, w jakich ja zarabiam pieniądze, znaczy pieniądze Uridium, kiedy nie mam premium. Widzicie, akurat jestem bez premki, więc pokażę Wam, jak to faktycznie robię. Mianowicie na początek widzicie niewidka, Palladium zbiera pet, to standard. Wtedy, kiedy nie siedzę przy kompie, nie gram. Zostawiam peta, on mi zbiera, tak jak wam pokazałem, jak zrobić, żeby nas nie wylogowało. Musi być na głównej stronie, tak? To teraz nazbieraliśmy trochę sobie Palladium. Zmieniam sobie na statek, który jest na 5-2. I mamy, będę sobie sprzedawał te zarobione Palladium na energię. Pamiętajcie, żeby... Jeśli nie siedzicie tak przy kompie, kiedy zbiera się Palladium, żebyście mieli ten dodatek, który nam automatycznie kupuje paliwo do peta. Wtedy nie ma najmniejszego problemu, on sobie lata sam, co 15 minut go tam ruszycie i jest spokój. I teraz druga rzecz. Sprzedałem sobie Palladium, dobra, mam energię. I teraz za tę energię składamy wrota. Najlepiej, żeby to wszystko ładnie teraz działało. No oczywiście, jeśli nie macie jeszcze hawoków, to zety składamy. Za zety jest dużo hajsu. I składając dostaję nie tylko te części, ale też amunicję, która nam potem się przyda. Widzicie, już mi tylko 3 brakuje. Już wam pokazywałem, jak składać te wrota. Oczywiście piątkami, energiami. No, szczelimy sobie multiplikatorem co jakiś czas. I następna rzecz, jeśli nie chcecie, żeby... nie chcecie mieć złotego życia, a to zabiera co jakiś czas tam energię. Tu jest procent... tu 4% jest na złote życie, czyli 4% naszych energii po prostu zmarnuje się na te złote życie. Jeśli na przykład siedzimy w tych minach i zbiera nam te pecce Palladium, no to jest bez sensu, żeby sobie robić te złote życie, bo i tak zaraz go nie będzie. Jest tylko po to, żeby na wyloty mieć, czy coś takiego. A tak to, jeśli nie, to bierzecie statek, na którym już macie fulla, tak jak ja widzieliście, miałem na Spearheadzie full złote i na nim sobie te energie robię. I nie mam potem strat żadnych. Bo te energie, które już miałyby pójść normalnie na właśnie te złote życie, to nie idą na to, tylko normalnie idą w amunicję albo w te części, no co tam wypadnie akurat. O, i jest, dobra, złożone mamy wrota. Teraz dalej, że jakoś się tam dostać, tak? No to już chyba wiecie mniej więcej. Wiecie, jak się dostać do wrót na 2-1, wiadomo. Załóżmy teoretycznie, że źle zrobiłem. Ok. No jak nie chce wam się wbić przez normalnie, przez start, to wpisujecie ten adres, co tutaj macie do góry, to jest zawsze uniwersalny adres, no, na początku serwer. Uniwersalny adres, który otwiera nam zawsze to okno gry. Dobra, to teraz wiadomo, nas na tym, na Cytadeli nie będziemy latać. Następna rzecz, mamy już, powiedzmy, teoretycznie zrobione te wrota. Tą zetę, którą właśnie złożyłem.
I wtedy mamy tak, mamy dużo amunicji, którą dostaliśmy, no może nie będę latał, bo to czas tylko stracimy. Dużo amunicji, którą dostaliśmy za składanie wrót. A widzicie, powiedzmy, mamy tyle, nie? No dobra. To teraz za tą amunicję mogę sobie popstrykać alienki i nie muszę się bawić z jedynki. Mogę sobie poszczelać z amunicji z trójki na przykład. Biorę peta, odpalam, ciach, te rakiety też wypadają. Precyzja rakiet, którą sobie też co chwilę składamy tam w Skylabie. Pamiętajcie, żeby korzystać z tego Skylabu. Tak jak ja teraz robię. Seprom do laserów. No pamiętajcie, optymalnie to jest właśnie seprom tutaj promerium, bo lepszego się nie da, i seprom w osłonkach. No i teraz już na luziku sobie nabijam uridium tutaj, nawet bijąc trójki, bo mam dużo amunicji. I w ten sposób tutaj na nie tylko te małe, oczywiście te duże też. Zaraz jakoś znajdziemy, to sobie ubiję. I w ten sposób mamy tak, po kolei energię, które na Palladium zebrał nam PET. To się nakręca dalej w ten sposób, że składamy za nie wrota. Z tych wrót mamy dużo uridium, dużo amunicji, białki, mamy klucze. Zaraz powiem, co z tymi kluczami dalej. I mamy amunicję, znaczy mamy hajs, żeby składać następne wrota. W sensie paliwo dla PETa kupimy za to uridium i za to, co sobie napstykamy tutaj właśnie na przykład 2,7. Dobrze, dalej. Mamy dużo CDD-ków, za to składamy sobie PP. Wpadają nam hawoki jakieś. I tak tutaj sobie nabijemy te kredyty dużo na dużych kryśkach. Za tą amunicję, którą dostaniemy z wrót, którą dostaniemy ze składania wrót. No to wszystko się ładnie, kompatybilnie składa. I teraz dalej. Idziemy do przodu. Za ten uridium, który nam jeszcze zostanie z tego wszystkiego, możemy sobie kupować właśnie ulepszenia, możemy sobie ładować CDD-ki jak chcecie, po prostu się ulepszamy, nie? Ja sobie na przykład ulepszyłem PETA i teraz mogę z nim bić, to jeszcze szybciej sobie zarabiam. No to dalej. Co nam jeszcze brakuje? Jeśli potrzebujemy siadać na tych, na tym Palladium, no to wiadomo, że potrzebujemy niewidki, tak? Skąd te niewidki brać? No, szkoda marnować jednak tych kilkudziesięciu milionów na handlu, żeby sobie, nie wiem, tam 50 za 40 milionów kupić te niewidki, tak? No i właśnie wtedy ratują nas skrzynki, na które klucze dostajemy właśnie z Zety. Dość często, no powiedzmy dość często, raz na te 50 kluczy nam wypadnie maskowanie razy 50. No to akurat nam wystarcza na tyle, żeby... Bo czasami ktoś nam nas przeszkodzi, nas odsłoni. No to wiadomo, są takie gimbusy głupie, które ściągają nam te niewidki. No ale już pomijając to, zdarza się, że czasami wlecimy w tą, czy stracimy to, albo polecimy sobie gdzie indziej, to automatycznie musimy ściągnąć tą niewidkę, bo będziemy się coś tam strykać z innymi. No nieważne. W każdym razie te 50... 50 nam wystarcza, żeby sobie spokojnie nazbierać na następne wrota i żeby znowu z tych skrzynek nam wypadła z kolejna niewidka. No to tu też jest obieg zamknięty. Jesteśmy dalej cały czas do przodu. Co dalej? Kredyty, które zarabiamy w ten sposób. To sobie możecie wydać, nie wiem, jak wam brakuje na Irki, na LF4, znaczy LF3 sobie wydajecie. No i to też idzie do przodu cały czas. I to się wszystko ładnie zamyka. Tutaj pamiętajcie, żeby... No, kurde. Żeby robić sobie precyzję rakiet. Właśnie jak tak sobie już bijemy z tej lepszej amunicji, no to szkoda by było, żeby te rakietki trochę potracić, tak? No dobra. Jak już skończycie te wszystkie hawoki robić, no to co dalej, prawda? No, nie musicie już robić tych Z, bo już macie, jesteście już na tyle dobrzy, że
Zarabiacie sobie bardzo dobrze, no, nawet na biciu alienów z jedynki, powiedzmy. No dobra. To wtedy, co dalej? To robimy kappy wtedy. No już nie są aż tak opłacalne, ale Herkulesy. Ale jak już osiągniecie ten poziom full hawoków, no to już na pewno będziecie wiedzieli, co dalej robić. No to nie jedynym sposobem na zmarnowanie tej amunicji, czy marnowanie, może inwestowanie, mamy jej dużo, to teraz mogę sobie zamiast bić tych krysiek, jesteśmy już na tyle dobrzy, żeby ubić sobie kubika samemu. Wiecie, że jednego kubika jest 1000 uri, no to trochę amunicji pójdzie tej sabu, trochę trójki, czy tam czwórki, nie wiem czego chcecie używać. I też bez premki sobie spokojnie go ubijemy. Zarabiając kolejny tam milion kredytów, 1000 uri. No i w ten sposób właśnie to wszystko się kręci. Zawsze pamiętajcie, żeby mieć wystarczająco uri w zapasie dla peta, żeby kupić mu to paliwo i żeby sobie spokojnie, spokojnie zebrać na następne wrota, i które napędzą nam znowu ten cały mechanizm, czyli zbieramy na wrota, zwrot mamy dużo hajsu, ten hajs przeznaczamy sobie na ulepszanie się. Oj, chłopcy, chłopcy. Ups, chyba mu się pękło. Dobra. Jak zwykle przeżyłem na farcie. To kubiku wam tym razem nie pokażę, ale wiecie jak ubijać. A, mniejsza już o to. Co dalej? Jak już jesteśmy na tym poziomie, że sobie sami kubiki ubijamy, to wtedy już wiecie w co ładować. Cały czas mamy, wiadomo, z tego, z Galaxy Gates, wypadają nam te CZD-ki, wypadają nam zwrot, możecie sobie doinwestować, to się bardzo przydaje, wiadomo, PP nam daje tam nawet plus 12% bicia, plus 15% rakiety, no te rzeczy. To wszystko już wiecie, prawda? Tylko pamiętajcie, żeby ten obiekt był zamknięty. Czyli zbieram sobie energię, mam na nią, za nią mogę sobie wrota złożyć, zwrot mam dużo hajsu, mam podczas składania wrót dużo amunicji, wydaję sobie to na przykład i za tą amunicję zarabiam sobie dla peta paliwo, na które mam potem, żeby złożyć kolejne wrota. I tak cały czas do przodu idziemy, zdobywamy hawoki, CDD-ki, znaczy, czyli PP, ulepszamy się i cały czas jesteśmy do przodu. Pamiętajcie, żeby nigdy nie zostać zero iridium i z jedynką tylko. Bo to naprawdę będzie dla was dużo zmarnowanego czasu po prostu, żeby albo będziecie musieli sobie na piechotę zbierać te paladium, to jest jeszcze, jak dla mnie marnowanie czasu, bo lepiej sobie coś w tym czasie innego porobić, na przykład obejrzeć film, a pet sobie sam pozbiera. To jest monotonna, najbardziej chyba monotonna rzecz w tej grze i bardzo mi się to nie podoba, żebym miał sam klikać, klikać i klikać bez sensu. Niech pet sobie sam pozbiera, jego tam statek co 15 minut ruszę i jest spokój. Pamiętajcie właśnie o tych rzeczach. No, widzicie, jeśli chodzi teraz o kredyty, to jak już macie te wszystkie rzeczy takie ważniejsze zrobione, no to co możecie za kredyty robić? Możecie sobie kupować właśnie na ten etap, kiedy robicie wrota i potem lejecie sobie alienki, kupujecie sobie bosterek za to, za kredyty, żeby mieć właśnie większy damage albo design, którego mi jeszcze brakuje, właśnie cały czas zbieram jak widzicie. No to chyba tyle w tym odcinku. A jeszcze może misje. Misje to wiadomo, ale na siłę nie róbcie, chyba że PD potrzebujecie, to tak. Ale tak to ta siłę to jest tyle roboty w tych misjach, że to jest masakra. Bierzcie sobie te misje pod te alieny, które aktualnie bijecie z kolegami albo sami, nie wiem. Tak, żeby było nic dodatkowego. Tylko to, co akurat bijecie. No to trzymcie się i zarabiajcie, tak jak powiedziałem. To jest bardzo dobry sposób.
kiedy macie cały czas zapas Uridium na zbieranie Palladium przez peta i to potem cały czas się kręci, 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 macie białe, możecie w każdym momencie sobie na wylot polecieć, co tam, cokolwiek sobie chcecie. No to trzymcie się.